Godzina 17.15 już minęła. Witam Państwa. Zaczynamy program Wolne Głosy. Witam także naszych gości, a tymi gośćmi są przedstawiciele polskiego parlamentu. Pani Karolina Pawliczak z Lewicy. Witam Panią poseł serdecznie. Witam Panie redaktorze. Witam serdecznie Państwa. I pan poseł Piotr Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości. Też witam pana posła bardzo serdecznie. A ja również witam panią poseł, pana redaktora i szanownych państwa. Proszę państwa, wybory prezydenckie już za nami, chociaż ta świadomość chyba nie do wszystkich dotarła. Część klasy politycznej tak jakby jeszcze trwała w kampanii wyborczej, no ale trzeba się pogodzić z wynikiem tych wyborów. Trwają przetasowania na scenie politycznej, czy też przymiarki do tych przetasowań. Jedną z takich prób zdyskontowania dużego wyniku, relatywnie bardzo dużego, dobrego wyniku Rafała Trzaskowskiego jest zapowiedź utworzenia ruchu, nowego ruchu społecznego. Padają nawet określenia nowa Solidarność, odwołanie się do tego etosu Solidarności z lat 80. Pani poseł, jak pani widzi perspektywy takiego właśnie ruchu? Czy widzi pani miejsce lewicy gdzieś tam w szeregach tego ruchu? Czy jakąś formę współpracy z tym ruchem? Jak to z pani perspektywy wygląda? Na pewno liczba głosów, która została oddana na Rafała Trzaskowskiego, jest imponująca. Tak również wynika z różnych komentarzy, ale to jest też opinia społeczna, że Polska w jakimś wymiarze podzieliła się na pół, ale zwykle tak to bywa przy drugiej turze. No, są zwolennicy obecnie urzędującego kandydata i są zwolennicy kandydata opozycyjnego. Natomiast trzeba bardzo wyraźnie i bardzo konkretnie powiedzieć, że te 10 milionów głosów to nie są głosy oddane na Platformę Obywatelską, to nie są głosy stricte Rafała Trzaskowskiego, tylko część z tych głosów to są głosy, które były oddane przeciwko obecnie urzędującemu prezydentowi. W związku z tym no, nie może być tak, że Rafał Trzaskowski, czy też Koalicja Obywatelska, czy Platforma Obywatelska przywłaszcza sobie w dużej mierze tą część głosów opozycyjnych, bo przecież tam byli nasi sojusznicy, tam były osoby zwolennicy lewicy, byli wyborcy i sympatycy lewicy. To tak słowo wstępu. Natomiast bardzo ważne jest również to, że z tymi ruchami było też bardzo różnie na przestrzeni historii. Był ruch Palikota, był ruch Kukiza swego czasu. Nie wiem, czy nazwać to, że był, czy nadal jest ruch pana Hołowni. Zobaczymy, jaka będzie dalsza historia tego, co chce stworzyć. I no, przyznam, że życzę z jednej strony powodzenia Rafałowi Trzaskowskiemu, z drugiej strony jestem bardzo, bardzo sceptyczna co do tego, co chce tworzyć, bo rozumiem, że chciałby wykorzystać ten potencjał, ale nie może, tak jak powiedziałam na początku rozmowy, nie może przywłaszczyć sobie całości elektoratu, bo ten elektorat po prostu nie należy do Koalicji Obywatelskiej. To jest po prostu, to są głosy ludzi, społeczeństwa, którzy postanowili oddać głos na tego kandydata, który stanął po drugiej stronie pana prezydenta Dudy. Pani poseł, pani nie odpowiedziała na jedno z moich pytań, które zadałem, dlatego chciałbym się dopytać o pewną kwestię. To pytanie dotyczące ewentualnej współpracy lewicy z ruchem pana prezydenta Warszawy obecnie. Pani powiedziała coś takiego, życzę mu jak najlepiej. Dlaczego pani życzy mu jak najlepiej? Przecież jest to... Życzę mu powodzenia, życzę powodzenia, bo życzę powodzenia wszystkim tym, którzy po tej stronie opozycji tworzą formację. Życzę powodzenia dlatego, że jest to no nie tyle ruch, bo nie możemy dzisiaj powiedzieć, że ten ruch jest w jakikolwiek sposób sformalizowany. Ale chodzi mi konkretnie o to, że faktycznie zintegrowała się duża część elektoratu po stronie opozycyjnej. Natomiast rozumiem, o co pan pyta. My mamy swoją formację lewicową, mamy formację, która będzie się nazywać Nowa Lewica,
czerwca. Dzisiaj jesteśmy na etapie rejestracji w sądzie. W związku z tym no, jest to, można powiedzieć, pytanie retoryczne. Oczywiście Lewica jest otwarta na współpracę. Lewica zawsze będzie podchodzić konstruktywnie do formacji, które powstają po tej opozycyjnej stronie, jeśli tak to możemy przyjąć. Natomiast dla nas ważny jest również program i to, co chce zaprezentować Rafał Trzaskowski, bo ja chciałam jeszcze dodać, że to jest w sumie trochę jednak sformalizowanie, jeżeli dojdzie oczywiście do skutku ten etap. To jest w dużej mierze sformalizowanie rozłamu po stronie Platformy Obywatelskiej, bo nie wierzę, że wszyscy zdeklarują się i będą zwolennikami tej nowej, w cudzysłowie, nowej jakości, bo myślę, że tam będzie duża grupa osób, która w polityce funkcjonuje już od dłuższego czasu. Widzę, że tutaj pan poseł się cały czas lekko uśmiechał, słuchając odpowiedzi. W takim razie słuchamy teraz pana posła. No cóż, ja bardzo bym chciał się doczekać i mam nadzieję, że tak się stanie, że również szanowna pani poseł będzie życzyła sukcesów mojej formacji politycznej, ale to oczywiście tylko tak, tak nawiasem mówiąc. Natomiast jeśli chodzi o istotę pana pytania, wydaje mi się, że tutaj są zasadnicze dwie sprawy. Pierwsza sprawa to jest ruch pana Szymona Hołowni. Pan Szymon Hołownia, żeby przetrwać w polityce, przetrwać do wyborów, które się mają odbyć za 3,5 roku, wyborów parlamentarnych, musi coś zrobić, żeby zafunkcjonować w polskim parlamencie. I wydaje mi się, że to jest trochę z tym ruchem pana Rafała Trzaskowskiego ucieczka do przodu, aby jest to próba zablokowania jakiejś jego inicjatywy. Dlaczego o tym mówię? Żeby Szymon Hołownia jako taka wstępna formacja polityczna mógł przetrwać, on musi znaleźć parlamentarzystów w obecnym Sejmie, w obecnym Senacie. I żeby uciec do przodu przed pewnymi ruchami, które Szymon Hołownia może zrobić, no Rafał Trzaskowski musi pójść trochę szerzej niż tylko formacja Platformy Obywatelskiej. I to jest oferta jednego i drugiego pana, najprawdopodobniej także do formacji, które w tej chwili tracą poparcie, tracą, no bo wynik wyborczy Roberta Biedronia jest wynikiem w granicach błędu statystycznego. W związku z tym to będzie ciągnęło formacje lewicowe w dół. Tym bardziej, że słyszymy, że tam, oczywiście to nie jest mój kłopot, to nie jest jak gdyby moja sprawa, że tam trzeszczy trochę w tych trzech filarach lewicowych. W związku z tym trzeba będzie sięgnąć po polityków, którzy być może w tej chwili nie są gdzieś tam, powiedzmy, politykami w pierwszej lidze w tych formacjach, którzy ewentualna reelekcja jest zagrożona. W związku z tym takie propozycje będą składane. Myślę, że i przez jednych, i przez drugich. Prawo i Sprawiedliwość w sposób oczywisty oczywiście się do ruchu Rafała Trzaskowskiego nie wybiera, no bo to jest jak gdyby oczywiste i zrozumiałe. My robimy swoje. Przyglądamy się oczywiście z pewną ciekawością, jak to będzie wyglądało, ponieważ powołując taki ruch, no też trzeba powiedzieć, że pan Rafał Trzaskowski działa na rozbicie, czy znaczy się pozbycie się niewygodnych członków Platformy Obywatelskiej w macierzystej formacji. I tutaj jeszcze jest jedna uwaga do tego, co mówiła pani, szanowna pani poseł. Otóż ja tutaj nie widzę zdecydowanej różnicy, to postrzegam, że jednak ruch Rafała Trzaskowskiego jako cała Platforma i jako cała Platforma Obywatelska, ta największa w tej chwili partia opozycyjna, jest to formacja stricte lewicowa. Także my w tej chwili w polskim parlamencie mamy dwie formacje lewicowe. To jest lewica, która jest tą lewicą, która sięga swoimi korzeniami do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i jeszcze dalej, i jeszcze dalej. I jest to formacja Platformy Obywatelskiej, która w pewien sposób jest zakamuflowana lewicowo. I teraz mamy po prostu zderzenie dwóch pewnych kwestii ideowych. To jest właśnie to spojrzenie lewicy, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czy tej nowej lewicy, jak to nazwiemy, która bardzo chce zrzucić z siebie balast tej spuścizny komunistycznej i wprowadzać zupełnie nową jakość polityczną. I lewica Platformy Obywatelskiej, która jest lewicą stricte ideową. Ale jak się okazuje, te dwie formacje pod tym względem są bardzo do siebie zbliżone. I ja myślę, że tutaj nie widziałbym, jeżeli nastąpi jakieś zagrożenie sondażowe, zagrożenie polityczne, czy zagrożenie takie, które mogłoby doprowadzać do uszczuplenia szeregów jednej i drugiej formacji, aby w ten nurt, bardzo szeroko pojęty nurt lewicowy, wszyscy się włączyli. Bo tu trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, że propozycja Rafała Trzaskowskiego nie jest propozycją skierowaną do lewicy jako takiej.
tylko że ona w swoim podtekście jest skierowana do właśnie członków Lewicy, którzy przestają widzieć siebie w tej formacji albo widzą zagrożenie spadającym poparciem, czy w ogóle tą koncepcją, tą formułą Lewicy, która nie do końca się krystalizuje i ona jest taką tą formułą, która jednak nie przynosi efektów, bo trzeba pamiętać o jednej zasadniczej kwestii, że no, formacja lewicowa nie ma w tej chwili swojego jednego z swoich liderów w polskim parlamencie. On jest jak gdyby takim wolnym strzelcem, poruszającym się tak gdzieś po obrzeżach polityki, będąc w europarlamencie. A jednak politykę polską uprawia się tutaj na miejscu. A wiemy, że Robert Biedroń jest postacią absolutnie niewiarygodną, gdzie wielokrotnie już to udowodnił, że tak jak powiedziałem, jest to człowiek, który jest nastawiony przede wszystkim na to, żeby ten interes indywidualny, czy może jakiś interes duetu, był przede wszystkim brany pod uwagę. Widzę, że tu pani poseł też mocno nie zgadza się z tą wypowiedzią. Ja nie liczę, że pani poseł się ze mną zgodzi. Domyślam się, że główna oś tutaj sporu to jest to przyrównanie Platformy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej czy Nowej Lewicy. Ależ moje zdanie jest absolutnie odmienne. Uważam, że Platforma Obywatelska stanowi stricte prawicowo-liberalną partię. No, pani poseł, same składanie życzeń, gratulacji. Panie pośle, gratulacji, szanowni, ja panu żeby Rafałowi Trzaskowskiemu się udało. Jest takim symptomem, że jednak pani w tej chwili trochę sama sobie zaprzecza. Panie pośle, dajmy wypowiedzieć się pani poseł. Uważnie. Cenię bardzo zawsze kulturę pana posła i mam nadzieję, że również wysłucha tego, co chce powiedzieć. Otóż Platforma stanowi stricte prawicową partię. Przecież wiemy, z jakiego pnia, że tak powiem, solidarnościowego wywodzą się jej dawni liderzy. Dzisiaj te osoby, które w Platformie stanowią o liderowaniu, również bardzo otwarcie mówią o prawicowych hasłach. Także nie widzę tutaj absolutnie związku z lewicą. Mało tego, trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, jak mrugał w czasie kampanii wyborczej kandydat Rafał Trzaskowski, ale i też cała Platforma Obywatelska do Konfederacji. Nawet dziś mówi się, że w przyszłości być może kiedyś będą oni stanowić wspólną Konfederację Obywatelską. Takie pogłosy również gdzieś tam się słyszy. Zatem nie mówmy o tym, że w Platformie jest jakaś część lewicowych postulatów, bo tych postulatów po prostu nie ma. Ja doceniam troskę pana posła o naszą formację lewicową, ale mamy trzech liderów, muszę panu to przypomnieć. Jesteśmy formacją, która jest w parlamencie, powróciła do parlamentu. Chcemy stworzyć szerszą formułę, nie tylko partii Razem Wiosny i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Chcemy zaprosić do tej formuły również inne organizacje, które te wartości lewicowe ze sobą niosą, a proponuję jednak zajrzeć do własnego ogródka, bo od paru dni mówi się bardzo głośno i bardzo wyraźnie, zresztą to widać, panie pośle, że jednak jest zgrzyt na linii minister Ziobro, premier Morawiecki, prezydent Duda, pan były wicepremier Gowin, a Jarosław Kaczyński i pewnie byśmy jeszcze tych zgrzytów znaleźli więcej. Dzisiejsza informacja dzisiaj mówi się o tym dość konkretnie, o przyszłej rekonstrukcji rządu. To też jest jaskółka, która pokazuje, że po stronie prawej, czyli Zjednoczonej Prawicy, zgrzyta. Zobaczymy, który z ministrów się nie sprawdził i który z ministrów nie do końca spełnił oczekiwania prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No czy zgrzyta, czy nie zgrzyta, to jest jedna sprawa, natomiast na pewno mówi się o rekonstrukcji rządu i właśnie, panie pośle, jakby pan skomentował tą potencjalną rekonstrukcję rządu? To, że w obszarze koalicyjnym, nie tylko przecież w obszarze koalicyjnym Zjednoczonej Prawicy, ale przecież także w innych obszarach, tych, które były poprzednio, zgrzyta, nie jest żadną rzeczą nową czy jakąś niesamowitą. Niech zgrzyta, tylko żeby z tego zgrzytania wyszło coś dobrego. Jestem o tym przekonany, że rekonstrukcja rządu, która będzie prawdopodobna na jesień, ja oczywiście tutaj zostawiam wszelkie możliwe domysły do tego, abyśmy poczekali na ustalenia liderów Zjednoczonej Prawicy, to będziemy wówczas o tym dyskutowali. Natomiast są to zgrzyty dotyczące tylko i wyłącznie póki co spraw
techniczny. To znaczy się, mówi się o połączeniu ministerstw, o w dalszym idącym, żeby przyspieszyć reformowanie kraju, usprawnić jego reformowanie. Przypominam, że cały czas jesteśmy w tej chwili w sytuacji bez precedensu, w sytuacji, która spotkała, można tu śmiało powiedzieć, ludzkość w sposób nieoczekiwany. I tutaj trzeba się dopasować do nowej sytuacji, do sytuacji, która jest, jesteśmy w pandemii, ale także, która będzie, daj Boże, jak najszybciej po pandemii. W związku z tym są to rzeczy naturalne. Mamy w pewien sposób w tej chwili nową, starą jakość polityczną, która dobrze, że się stała, że pan prezydent Duda ma zapewnioną reelekcję, będzie prezydentem przez następne 5 lat. I tutaj też w tym obszarze trzeba pewne rzeczy przyspieszyć, zreformować. Natomiast wracając jeszcze do poprzedniego wątku, no nie mogę się pozwolić sobie na to, żeby się do niego nie odnieść. Otóż pani poseł, no ja chciałbym jednak bardzo przywołać się panią do tego, żeby jednak sięgnąć trochę nie do tak dawnej pamięci, bo przecież nie kto inny, a właśnie lewicowa formacja, jaką jest Platforma Obywatelska, można powiedzieć w pewien sposób, reaktywowała lewicę jako taką. No bo, szanowna pani poseł, no a kto z ramienia, z listy Platformy Obywatelskiej został eurodeputowany? No była to został, kto został, ale chwileczkę pani poseł. Ja, wracając do tego, co pani powiedziała, że rzeczywiście Platforma Obywatelska jest formacją, która wywodzi się, można powiedzieć, z pnia niepodległościowego, z pnia solidarnościowego. Tylko niestety te wszystkie rzeczy, które kiedyś się z nich wywodziła, one zostały gdzieś odrzucone, podeptane. I pani poseł, jeżeli przyjmiemy, że pierwsze miejsce do Europarlamentu, najważniejsze miejsce w Polsce, jaką jest jedynka w Warszawie, dostaje były aparatczyk PZPR, były działacz lewicowy, premier lewicowy, który się wywodzi z lewicy i tak dalej. Który wprowadzi Polskę do Unii Europejskiej. To nie ma w tej chwili, pani poseł, znaczenia, ponieważ rozmawiamy o przepływach personalnych w ramach lewicy i Platformy. Leszek Miller, kolejny aktywista PZPR-u, kolejny... A może porozmawiamy o panu Piotrowiczu? Pan z Komitetu Centralnego, który sekretarz Komitetu Centralnego zostaje dwójką na naszej Wielkopolsce. Szanowna pani poseł, jeżeli pani nie dostrzega tutaj, chociażby w tych dwóch obszarach, że jednak Platforma to jest formacją stricte lewicową, miało to się pani doskonale o tym wie odbyć zupełnie inaczej, ponieważ lewica miała się troszeczkę oddzięczyć Grzegorzowi Schetynie za to, że on właśnie wyciągnął was niejako z grobu, no stało się to troszeczkę inaczej. Także nie mówmy o tym, że w jakikolwiek sposób Platforma Obywatelska jest formacją prawicową. Ona kiedyś chciała nią zostać, a teraz została to z formacją lewicową tak na dobrą sprawę tylko i wyłącznie dlatego, że nie mogła znaleźć przestrzeni elekcyjnej po prawej stronie, gdzie znajduje się Prawo i Sprawiedliwość, i trzeba było pokazać swoje prawdziwe oblicze. Trzeba było sięgnąć po elektorat stricte lewicowy i to się w pewien sposób udało, no bo chociażby kwestia, że Rafał Trzaskowski już w pierwszej turze zagarnął, można powiedzieć, cały elektorat lewicy, Roberta Biedronia, czy państwa w tej formacji, potrójnej formacji trzech tenorów lewicy, no czy tam śpiewaków, czy grajków lewicy, jakbyśmy to nazwali, że to jest formacja, która w wyniku tych wyborów, tak jak powiedzieliśmy na początku, Robert Biedroń otrzymuje wynik w ramach błędu statystycznego. To nie dlatego, że lewica popełniła w jakikolwiek sposób błąd, tylko dlatego, że Rafał Trzaskowski jest także przedstawicielem lewicy, i to tej skrajnej lewicy, w tej chwili tej lewicy bardzo niebezpiecznej, czy można powiedzieć, że dużo czasami wydaje mi się w tej chwili bardziej niebezpiecznej niż ta lewica stricto komunistyczna, z której to państwo się wywodzicie i niestety się od nich nie odżegnujecie. To jest ta lewica ideowa, która próbuje wprowadzać w tej chwili różne bardzo niepokojące sprawy dotyczące opieki nad dziećmi, czy rozbijania polskiej rodziny, czy wprowadzania tych wszystkich niebezpieczeństw, które niestety na Zachodzie dziesiątkują rodzinę jako taką, tą tradycyjną, tą oczywistą, ten model rodziny. I w związku z tym ja się tutaj tego bardzo obawiam, że ten ruch, o którym żeśmy mówili na samym początku, Rafała Trzaskowskiego, będzie szedł właśnie w tym kierunku, bo on gdzie indziej iść nie może. On gdzie indziej poszerzyć się nie może. W związku z tym tutaj lewica stanie za chwilę przed wyborem i ta lewica personalna. Panie pośle. Oni przejdą do... Mogę się do tego odnieść, panie redaktorze. Dajmy jeszcze w ostatnich minutach szansę odpowiedzi pani poseł.
Absolutnie. Ten wynik, który uzyskał, to już powiedziałam na początku, ale jeszcze to bardzo wyraźnie podkreślę. To, co uzyskał Rafał Trzaskowski, to jest kwestia polaryzacji po prostu. Ale mówimy o pierwszej turze. Ogromna część elektoratu zagłosowała po prostu przeciwko Andrzejowi Dudzie. Mówimy tam o pierwszej były osoby, które są zwolennikami i PSL-u, i być może Konfederacji, bo tak jak wspomniałam wcześniej, jakaś tam zażyłość pomiędzy Koalicją Obywatelską a Konfederacją zaistniała. I również oczywiście nie odżegnuje się od tego, również ludzie lewicy w 90, myślę, procentach zagłosowali za tym kandydatem. Natomiast to jest ta część społeczeństwa, która, gdy przyjdą wybory parlamentarne, zagłosuje również na swoje formacje. Panie pośle, ja nie chciałabym zlekceważyć, muszę się do tego odnieść, przepraszam, bo pan bardzo długo mówił, wysłuchałam pana nacierpliwie, muszę to się do tego odnieść, że to, co się dzieje w obozie prawicy, to nie tylko zmiany techniczne i to nie tylko takie techniczne sobie, jak pan troszeczkę umniejsza roli temu, co wspomniałam wcześniej, przetarcia, bo marszałek Terlecki powiedział bardzo wyraźnie, że Solidarna Polska i Porozumienie to są właściwie przystawki, które mogą sobie gdzieś tam pogadać, przepraszam za kolokwializm, w mediach, że ich znaczenie na scenie politycznej po stronie Zjednoczonej Prawicy jest znikome. I przyznam, że było to dość poważnie brzmiące słowa. Oczywiście dzisiaj trochę się to spłaszcza, szczególnie przez telewizję publiczną, ale społeczeństwo ma swoją świadomość. Proszę mi wierzyć, obywatele i obywatelki w naszym kraju wiedzą, o co chodzi. I myślę, że to zostało bardzo mocno zauważone i myślę, że nie umniejszycie państwo roli temu, co powiedział marszałek Terlecki. Są zgrzyty, są pęknięcia. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. I zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Rzeczywiście, tak jak pani poseł powiedziała, mamy oczy otwarte, obserwujemy, co się dzieje. Bardzo państwu dziękuję za wypowiedzi dla Telewizji Republika. Naszymi gośćmi byli pani Karolina Pawliczak z Lewicy i Piotr Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniam się państwu nisko. Państwu także dziękuję za uwagę, ale oczywiście zostańcie państwo z nami. Za chwilę kolejny gość Telewizji Republika.